Kult pieniądza to jest oczywiście zjawisko, które również i dzisiaj rozpoznajemy w naszym współczesnym świecie i z pewnością wiele moglibyście na ten temat powiedzieć, ale o kulcie pieniądza chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami w kontekście jednej z najbardziej znanych powieści Balzaka, Ojca Goriot. Akcja tej powieści rozgrywa się na początku XIX wieku, to jest pierwsza połowa XIX wieku. Jest to tak zwany czas restauracji Bourbonów. O co tutaj mniej więcej chodzi? Musicie zdawać sobie sprawę, że kiedy w 1789 roku we Francji wybuchła Wielka Rewolucja, to bardzo dużo zmieniło w historii tego kraju. No i oczywiście było też przyczyną kariery tytułowego bohatera, ponieważ on jako zwykły pracownik fabryki makaronu był w stanie przejąć ten interes, a następnie dorobić się na spekulacji w handlu mąką. I tak zwyczajny robotnik, zwyczajny mieszkaniec Paryża stał się bardzo, bardzo bogatym człowiekiem, a chociaż w interesach był wyjątkowo bezwzględny, to jednak były dwie istoty na ziemi, które wychowywał samotnie i które kochał absolutną miłością, czyli jego córki Anastazja i Delfina. A któryż rodzic nie marzy o tym, żeby swoim dzieciom zapewnić jak najlepszą możliwą przyszłość? I rzeczywiście Goriot swoje córki na przyszłość wyposażył bardzo dobrze. Jedną wydał za arystokratę za mąż, a drugą za dosyć bogatego bankiera. Nie przewidział tylko jednego, że zarówno Anastazja, jak i Delfina, które później stały się niezwykle popularne na tak zwanych salonach, nie zechcą afiszować się swoim pochodzeniem i ojciec nie będzie raczej częstym gościem w ich domach. Ale od samego początku. Początek powieści zaczyna się od przedstawienia pewnego przybytku znajdującego się na ulicy Saint-Honoré-Geneviève. To jest taki domek, taki pensjonat, w którym zamieszkują rozmaici ludzie. To jest taki przekrój troszeczkę przez mieszkańców ówczesnego Paryża, oczywiście tych nieco mniej zamożnych, nieco gorzej sytuowanych. Jest to oczywiście pensjonat pani Wautier. No i tutaj, proszę Państwa, spotykamy właśnie tytułowego bohatera, samego Goriot, ale też różne inne przypadki, na przykład pannę Wiktorynę, która została potraktowana przez swojego ojca wyjątkowo okrutnie, bowiem podejrzewał on, że nie jest ona jego córką, pozbawił ją majątku, tak naprawdę niemalże z niego wyrzucił i teraz mieszka sobie w takim paryskim pensjonacie, mając zaledwie niewielką pensyjkę na utrzymanie. Jest oczywiście także bardzo podejrzany typ, o którym za chwilę powiem. No i jest sobie nasz bohater, taki młody człowiek, Eugeniusz de Rastignac. Eugeniusz de Rastignac jest młodym studentem i zamierza w Paryżu robić tak zwaną karierę. Gdybyście mnie zapytali o to, co znaczy słowo kariera, no to dzisiaj odpowiedziałabym Wam, że na pewno jest to dobrze płatna praca, zawód dający ogromne perspektywy w przyszłości, no i także szanse na zarobek. Ale w Paryżu czasów Rastignaca karierę robiło się troszkę inaczej. I o tym za chwilę powiem. W pensjonacie pani Wautier życie toczy się swoim rytmem. Są wspólne śniadania, wspólne kolacje, posiłki. Jak już mówiłam wcześniej, bardzo często przedmiotem żartów przy tych posiłkach pada nieszczęsny ojciec Goriot, ale znajduje się tam też bardzo podejrzany osobnik o nazwisku Wautier, którego przeszłość jest niezwykle tajemnicza, znika w niewiadomych okolicznościach, wraca po nocach, jako jedyny ma klucz do pensjonatu, no jest to dosyć tajemniczy osobnik. I tu przy okazji powiem Państwu taką skromną informację, że Wautier to jest specyficzny bohater, on się pojawia także w innych dziełach Balzaka, nie we wszystkich jest bohaterem, który szczyci się swoistym kodeksem moralnym i mówi się o tym, że wynikało to z fascynacji Balzaka faktyczną znajomością z galernikiem, czyli z takim człowiekiem, który był uwięziony na galerach, przestępcą, kryminalistą, że ta fascynacja to była fascynacja niejakim Eugenem Widok. Widok to jest popularna postać, zdaje się, w kulturze francuskiej. Nawet jakiś czas temu powstał film czy serial na jego temat. To taki bardzo sprytny przestępca, który tutaj w tej powieści także nosi przydomek
Tron le Moch, jeżeli dobrze wymawiam, Tron le Moch, który nasi polscy tłumacze przetłumaczyli jako Orzeł Śmierć, czyli tak naprawdę ktoś, kto tę śmierć oszukał. I być może rzeczywiście można powiedzieć, że Żywot Chę jest takim spryciarzem. No i ten spryciarz, proszę Państwa, dosyć dobrze zna ten francuski światek elit. Ale do rzeczy. Otóż Eugeniusz Rastignac planuje zrobić karierę, z tym, że ta kariera akurat wtedy w Paryżu oznaczała powodzenie na salonach. To zupełnie nie miało znaczenia, czy dostaliście się tam za pomocą wygranej, za pomocą oszustwa, a może nawet jakiegoś przestępstwa. Ważne było, że posiadaliście ogromne ilości pieniędzy. To było marzeniem Rastignaca, żeby mieć pieniądze, ale też mieć odpowiednie układy, i w tym celu pragnie wykorzystać swoje pokrewieństwo z wicehrabiną de Buzon, która urządza popularny wtedy w stolicy Francji, w Paryżu, bal. Podczas tego przyjęcia poznaje on Anastazję de Jesus, która jest, jak się później okazuje, córką Goriot i która, rzecz jasna, bardzo dobrze została wydana za mąż, za hrabiego. Fascynuje go Anastazja, pragnie się, że tak powiem, wkraść w jej łaski i nawet kolejnego dnia odwiedza majątek Anastazji i jej męża. Również ma do czynienia z bardzo wyrachowanym, niezbyt przyjemnym w obyciu kochankiem Anastazji, Maksymem. I również jest świadkiem, proszę Państwa, takiego spotkania w tym czasie z ojcem Goriot, który, jak się okazuje, jest wyłącznie dostarczycielem pieniędzy. A tak naprawdę, jeżeli z pensjonatu Goriot gdziekolwiek wychodzi, to w gruncie rzeczy tylko po to, żeby zastawiać u lichwiarzy kolejne kosztowności, na przykład srebrny serwis, żeby zapewnić córkom pieniądze, których potrzebują. A one wcale nie są w takiej sytuacji życiowej, w której potrzebowałyby pieniędzy na jedzenie. Chodzi o kolejne stroje, o kolejne klejnoty, o kolejne bale i tak naprawdę dosyć wystawne życie. Rzeczywiście Rastignac bardzo szybko dowiaduje się, jak tak naprawdę jest oceniany, kiedy przybywa do Anastazji pieszo i w dosyć skromnym ubraniu. Wtedy nawet otwierający drzwi lokaj obchodzi się z nim dosyć brutalnie, powiedziałabym, bo oznacza to, że człowiek pozbawiony pieniędzy nie może liczyć tutaj na miłe przyjęcie. Eugeniusz de Rastignac coraz bardziej wkrada się w łaski tamtejszych salonów, ale oczywiście wciąż brakuje mu najważniejszego, czyli gotówki. Początkowo zdobywa te pieniądze tak naprawdę prosząc o pomoc swoje siostry, które wysyłają mu to, co zaoszczędziły. W gruncie rzeczy jednak to zupełnie nie pomaga. Tym bardziej, że Rastignac spotyka wreszcie drugą córkę Goriot, czyli Delfinę de Nusinien, i oczywiście zaczyna mu się ona bardzo podobać. Nawiązują oni romans. A tak naprawdę w romansie pomaga to, że młodzieniec wygrywa pewne pieniądze, które oczywiście od razu Delfinie darowuje. Jak widzicie, tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek szczerym uczuciu, o jakiejkolwiek miłości, tym bardziej, że Eugeniusz de Rastignac wcześniej jeszcze u swojej krewnej hrabiny, wicehrabiny de Buisson, dowiedział się o przeszłości Goriot i o tym, że tak naprawdę jego córki dzięki jego pieniądzom wydobyły się z tej pozycji społecznej, w której się znajdowały, a dzięki bogactwu dobrze wyszły za mąż i teraz reprezentują elity paryskie, ale oczywiście nie wypada się przyznać do tego, że ojciec był zwykłym robotnikiem. Żeby umożliwić im lepsze życie, na dobrą sprawę sprzedał wszystko, co miał i zamieszkał skromnie w takim właśnie pensjonacie i teraz wyprzedaje resztkę. A nawet, jak wy pewnie dowiecie się później, pozbędzie się własnej renty na starość, byle tylko zapewnić córkom wszystkie zachcianki, żeby je spełnić. No i tutaj, proszę Państwa, nawet dochodzi do takiego wydarzenia, które ma charakter wysoce, powiedziałabym, dziwny, a nawet amoralny, ale świadczy o takiej głębokiej potrzebie bliskości i więzi, którą Goriot miał wobec córki. Zorientowawszy się oczywiście o jej romansie, mówię tutaj o Delfinie z Eugeniuszem, nawet funduje apartament Eugeniuszowi, w którym mogliby się spotykać, i nie przeszkadza mu to, że przecież córka ma już męża, prawda, a Eugeniusz będzie jej kochankiem. Chodzi o to, że on sobie gdzieś wyżej tam w tym budyneczku zamieszka w małym pokoiku i będzie mu po prostu przyjemnie być bliżej córki, a od samego Rastignaca, z którym zaczyna się zaprzyjaźniać, z którym zaczynają go łączyć serdeczne stosunki, będzie mógł
moi drodzy, zaczerpnąć informacji o tym, co słychać u delfiny. Tymczasem, tak jak powiedziałam, Eugeniuszowi stale brakuje pieniędzy. Okazuje się, że jego zamożne kochanki tak naprawdę tych pieniędzy wymagają od niego. I tutaj, moi drodzy, z pomocą chce przyjść naszemu Rastignacowi ten podejrzany Vautrin. Ten galernik, który później, jak się okaże, nazywa się w istocie Colin i na którego poluje paryska policja. Policja oczywiście znajduje sobie taką, powiedzielibyśmy kolokwialnie, wtyczkę w pensjonacie pani Wokie. Jest to panna Michonneau i pan Poiret. Panna Michonneau ma podać naszemu przestępcy napój, który go troszeczkę spowoduje, że będzie nieprzytomny, i sprawdzić, czy ma on na karku taką sekretne znamie w postaci tatuażu. A tymczasem, zanim do tego dojdzie, Vautrin przedstawia Eugeniuszowi tak naprawdę swoją definicję tego, czym jest to życie w Paryżu, jak bardzo tak na dobrą sprawę ono jest zakłamane, brudne i oszukańcze, że wszystko kręci się wokół pieniądza i wszystko można zdobyć dzięki pieniądzom, i proponuje mu taki przestępczy układ. Mianowicie Eugeniusz ma poślubić pannę Wiktorynę, a Vautrin zorganizować taki, powiedziałabym, pojedynek, w którym brat Wiktoryny zginie. Dzięki temu nieszczęsna dziewczyna odziedziczy cały majątek, a Eugeniusz tym majątkiem podzieli się z naszym Vautrin. Eugeniusz jeszcze ma resztki, moi drodzy, sumienia i takiego, powiedziałabym, przyzwoitego sposobu bycia, więc nie chce brać udziału w tego rodzaju działaniach. Potem pożyczy od Vautrin dosyć dużą sumę, 3,5 tysięcy franków na weksel, co sprawia, że przestępca stanie się niejako dysponentem losu naszego Rastignaca, i Rastignac zacznie zdobywać pieniądze, grywając w karty. To oczywiście też jest okazja, żeby oddać część długu przestępcy, ale zachowanie jeszcze takiej resztek przyzwoitości u Rastignaca jeszcze wciąż jest. On jeszcze wciąż się czuje tym człowiekiem takim nie do końca skażonym, chociaż bierze udział w tych licznych romansach z kobietami, zarówno z Delfiną, jak i z Anastazją, która, widząc, że Rastignac ma trochę gotówki, również zaczyna się nim interesować bardziej. Mówi, że jest młodym, obiecującym człowiekiem, będzie mógł liczyć na jej protekcję. I tu, moi drodzy, następuje właściwie ta sytuacja wcześniej już przez Vautrin zaplanowana. No, ginie brat Wiktoryny, mimo że Eugeniusz próbował go ostrzec przed tą mistyfikacją, przed tym zamachem na jego życie, to niestety nie jest w stanie tego zrobić, bo Vautrin upija go winem. Panna Michonneau oczywiście podejmuje działania, o które prosiła ją policja, więc Vautrin zostaje zdemaskowany. Ale co ciekawe, proszę Państwa, co świadczy o moralności mieszkańców Paryża, nikt nie podziwia działania pani Michonneau, która zdemaskowała przestępcę i mordercę, tylko w sumie wszyscy stawiają właścicielkę pensjonatu w takim jednoznacznym położeniu. Mówią, że jeżeli ten donosiciel, ten Judasz w spódnicy będzie dalej mieszkał w tym pensjonacie, to oni się z niego wyprowadzają. To bardzo ciekawe, proszę Państwa. Kobieta pomaga ująć przestępcę i jednocześnie jest uważana za pariasa, za kogoś niechcianego, za Judasza. Tymczasem, proszę Państwa, sprawy toczą się w nie najlepszym kierunku. Kochanek Anastazji traci pieniądze, mąż bankrutuje, a ona sprzedaje swoje klejnoty, żeby ratować Maksyma. Ojciec Goriot tymczasem zaczyna bardzo ciężko chorować i jedyną osobą, która się nim opiekuje, jest właśnie Eugeniusz de Rastignac. Prośby o to, żeby córki zechciały odwiedzić ojca Goriot, spełzają na niczym, a nawet jeżeli Anastazja pojawia się u tego ciężko chorego starca, to tylko po to, żeby wyciągnąć od niego pieniądze w związku z toaletą, bo zbliża się kolejne wielkie przyjęcie u wicehrabiny. Ona musi pięknie wyglądać. I faktycznie na tym przyjęciu jest także Eugeniusz, który obserwuje straszliwy obraz. Te córki pięknie wyglądają, one się cudownie bawią, a tam gdzieś w małym, skromnym pokoiku, zupełnie osamotniony, po ataku apopleksji, dowiedziawszy się właśnie o tym straceniu pieniędzy przez Anastazję, o sprzedaży klejnotów, leży sobie Goriot, na którego nikt poza Eugeniuszem nie zwraca uwagi, który przez córki traktowany jest, powiedzielibyście dzisiaj, jak bankomat czy jak portfel. I to jest smutne, bo Eugeniusz widzi, że córki w ogóle nie interesują się ojcem. One chcą wprawdzie go zobaczyć, odwiedzić, ale to już jest zdecydowanie za późno.
Goriot umiera w przekonaniu, że jego córki były zdradzieckie, że postąpiły niegodziwie. Osobą, która interesuje się wyprawieniem pogrzebu, odprowadzeniem staruszka w tę ostatnią podróż jest tylko Eugeniusz de Rastignac. A córek nawet nie stać na to, żeby przyjść na pogrzeb. Wysyłają karety ze służącymi. Słowa Rastignaca, które padają na koniec, teraz się spróbujemy, są znaczące. Udaje się bowiem na kolejny obiad ze swoją kochanką Delfiną, córką zmarłego Goriot. Ale jego słowa świadczą, że rzuca wyzwanie temu Paryżowi. Rzuca wyzwanie nie tyle miejscu, ile społeczeństwu, które tam się znajduje. Społeczeństwu, które kieruje się wyłącznie kultem pieniądza, które nie szanuje prawdziwych uczuć, które nie szanuje prawdziwych więzi, nie zna tego, czym jest poświęcenie. I rzeczywiście to, co zrobiły Anastazja i Delfina, zasługuje na potępienie, a może nawet na zemstę. Możemy się jedynie domyślać, jaki plan chce wprowadzić w życie Eugeniusz, na czym będzie polegała jego zimna zemsta. Bo przecież o miłości nie ma tutaj jakiejkolwiek mowy.